Anatolij Murawiow? To pan jest Anatolij Murawiow? To ci mówi. Tak. Dlaczego pan nie chce powiedzieć, co się stało? Wszyscy wszystko wiedzą. Ja wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem w komisji i w komitecie śledczym. Nic więcej nie wiem, wszystko jest napisane w dokumentach. Raport MAK jest w komisji, wszystko tam jest prawidłowo. Pan powiedział, że kontroler lotu powinien był zobaczyć samolot. Нужно było увидеть самолет, да? Nie, ja tylko wyraziłem swoją opinię. To bzdura i to wszystko. Niczego więcej nie wiem. A możemy się spotkać i porozmawiać bez kamery? Nie, nie mogę i nie chcę już w ogóle rozmawiać. Dziękuję, ja mam 65 lat. Ja nagadałem się tyle, że aż mi się żołądek ściska. Nie chcę. Rozumie pani? Co ze mnie za świadek z odległości 1,5 kilometra? Ja niczego nie widziałem. A jak pan myśli, dlaczego to się stało? Dlatego, że załoga była niezdyscyplinowana, jak sądzę. Ja wszystko, co myślę, powiedziałem. Wszystko. Do widzenia, proszę. Nie należy. Pan się boi? Niczego się nie boję. Jestem praworządnym obywatelem. U nas w kraju jest demokracja i się niczego nie boję. Czego mam się bać? To czemu pan i Plusnin mówicie co innego? Nie wiem, co mówi Plusnin, a co ja. A z kim Plusnin rozmawiał w Moskwie? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? A co to jest logika w Moskwie? Nie wiem. Dowiedzcie się. To wszystko. Przepraszam. Niech pan się z nami spotka. Nie. Przepraszam. Nie chcę. Nie chcę. Proszę o minutkę rozmowy. Do widzenia. To jak my możemy dojść prawdy? Prawda została napisana. Tak jak komisja MAK-u twierdzi, że stacja była sprawna, kontrolerzy byli w pełni przygotowani, że wykonywali swoje obowiązki, że obsługa na wieży smoleńskiej wypełniała swoją rolę zgodnie z regulaminem nawigatorskim, to dlaczego doszło do tej tragedii? Skoro komisja MAK-owska twierdzi, że wszystko na wieży było w porządku. Ja uważam, że było nie w porządku. Wystarczy przeanalizować pracę, atmosferę, jaka była na wieży. I będziemy mieli obraz sytuacji, jaka tam zapanowała. Ja uważam, że po prostu kontrolerzy w pewnym momencie, tym najważniejszym w procesie lądowania, stracili kontrolę nad samolotem. My już wszystko opowiedzieliśmy. Wszystko można znaleźć w internecie. Ile można? Bo mnie z pracy wyrzucą. No właśnie. Sąsiedzie, pan ma dwoje dzieci, prawda? Mam troje dzieci. To też żadnych pytań. Wszystko było powiedziane w prokuraturze. Wszystko to samo. Ja nie mogę i nie chcę tego samego mówić. Zakazano. Rozumiecie to słowo? Zakazano. Ale dlaczego? Znów to samo. No jak? Wasi kontrolerzy nie chcieli, żeby nasz samolot lądował tego dnia. I oni powiedzieli to samo Moskwie, tak? No rzeczywiście, tak. I co się stało, że ten samolot lądował? To była wasza decyzja, lądować czy nie. To wszystko. A pan robił dziennik pogody? Oczywiście. Wszystko tam było wzorowo. Wszystko przedstawione. Ale w dzienniku niektóre kartki były pozamieniane. Jak pozmieniane? Wszystkie zmiany były podawane. Tam były podmienione strony w książce meteorologicznej.
Nie, niczego takiego nie było. Wszystkie książki były opieczętowane. Wasi widzieli, że one wszystkie były opieczętowane, zszyte. Wszyscy podpisy składali, że przedstawiono to samo. Wszystko było przekazane i było skopiowane, dokładnie. Tam wszystko było właściwie. U wszystkich ta informacja była, dokąd poszła. Dlatego jakie pytania? A pytanie o to, że punkt meteorologiczny jest nie w tym miejscu, gdzie wieża kontrolna? Gdzie kontrolna ja? Dzień dobry, przepraszam. Chcieliśmy porozmawiać z panem Wadimem Marowem. Rozumiem. Wy jesteście z Polski? Tak, jesteśmy dziennikarzami. Nic z tego. Proszę powiedzieć tylko jedno. My słyszeliśmy, że pan pracował na lotnisku. Dlaczego pan nie chce z nami rozmawiać? W czym rzecz? Przepraszam. Dzień dobry. Jesteśmy dziennikarzami z Polski i chcielibyśmy z panem porozmawiać. Byłem mocno zdziwiony, jak widziałem zdjęcia, gdzie ten wrak, gdzie instalacje pewne były cięte. Myślę, że no za szybko ten wrak był zdjęty z tego miejsca, na którym spadł, na inne miejsce. Zresztą widać wiele katastrof na skutek różnych elementów. Na przykład to, co się zdarzyło w Wielkiej Brytanii. Jumbo spadł na skutek aktu terrorystycznego. Badanie trwało długo, ale doszli po kawałku blachy, na którym się odbił zapalnik, który był akurat ukryty, materiał wybuchowy, eksplodował, doszło do uszkodzenia sterów i samolot spadł. Ale do tego dochodzono bardzo długo, bardzo starannie, doszli. Jeżeli doszło do jakiejkolwiek awarii, no to bez badania wraku jest to niemożliwe do stwierdzenia. Wiemy o tym, że samoloty Tu-154 są wycofywane z eksploatacji w Rosji. Wiemy o tym, że występują tam problemy techniczne. No tutaj dość szybko komisja stwierdziła, że przyczyny, że nie ma możliwości, żeby nastąpiła jakakolwiek awaria techniczna i wrak w zasadzie zostaje w Rosji, ale nie wiem po co, bo jeżeli oni sami nie prowadzą żadnych badań nad tym wrakiem, on leży pod chmurką i niszczeje, no to w zasadzie po co on jest tam? A z drugiej strony Rosjanie nie chcą nam go przekazać. W związku z tym no, mamy taką sytuację dziwną. Oni nie potrzebują tego samolotu, bo przecież jeżeli by prowadzili jakiekolwiek badania, no to byśmy o tym wiedzieli. Ale już na etapie wstępnym, kiedy ten wrak był usuwany z miejsca wypadku, uległ praktycznie degradacji. Ja naprawdę nie wierzę, żeby samolot, sprawny samolot, nie wykonał polecenia kapitana. Ja wyciągam prosty wniosek.
ten samolot musiał utracić to sterowanie. Żeby dojść do tego, no dlaczego tak się stało, no to musimy odczytać te czarne skrzyneczki, te zapisy, oryginalny skrzynek, bez żadnych jakichś tam kopii, bo kopie zawsze są o gorszej wartości dowodowej. Jak tego nie mamy, to nic nie wiemy. Dalej błądzimy, macamy, możemy powiedzieć wszystko na temat tej katastrofy, bo nie mamy właściwego dokumentu, na którym się opieramy. Nie mamy do tego dostępu, no i to jest naprawdę niedopuszczalne. Mamy suwerenne państwo, jesteśmy Polakami, ja też, i chciałbym wiedzieć, co się stało. Przypuszczam, wydaje mi się czasem z przerażeniem, że to nie była taka zwykła katastrofa. No ale to tylko wydaje mi się, ja tego nie wiem.